Wybrany przez kapitułę do wyróżnienia Kazimierz Lewandowski odebrał akt nadania tytułu Mławianin roku 2020 oraz pamiątkową statuetkę świętego Wojciecha. Czuję się dobrze. Jak może się czuć źle, jeżeli się fetuje komuś taką piękną uroczystość na 9 lat przed setnymi urodzinami? To drzewo, takie drzewo trzeba pielęgnować. Cieszę się bardzo, że jest pan mieszkańcem Mławy, że daje pan znakomity przykład. Cieszę się bardzo, że kapituła podjęła decyzję o tym taką, że jest pan Mławianinem roku 2020. Mławianin roku zasłużył się szczególnie w jednej dziedzinie, opartej na służbie, samodoskonaleniu, pracy nad sobą i braterstwie. Przygoda z harcerstwem rozpoczęła się, proszę posłuchać, w 1946 roku, gdyż w tym roku w marcu, z chwilą utworzenia drużyny przy szkole numer 2, wstąpiłem do drużyny harcerskiej i w miesiącu sierpniu tego samego roku złożyłem przyrzeczenie harcerskie i otrzymałem krzyż, którego miniaturkę w tej chwili mam w klapie. I to trwało do czasu, kiedy nastąpiła przemiana w harcerstwie, kiedy zamordowali prawdziwe harcerstwo. Chęć wspólnego działania na rzecz konkretnego celu towarzyszyła panu Kazimierzowi od zawsze, co zawsze było cenione, a teraz dodatkowo docenione. I tym celem zawsze, można powiedzieć szeroko mówiąc, była Mława. Mława właśnie przejawiona w tej umiejętności kucia w sercach młodych ludzi, właśnie zamiłowania do Mławy, właśnie do patriotyzmu, ale co tu było dzisiaj też powiedziane, promocja Mławy nie tylko w samej Mławie i tu w powiecie mławskim, ale również w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że duch harcerstwa się ożywi, mimo iż szeregi harcerzy nadal funkcjonują. Sięgając wcale nie do tak odległej przeszłości, da się odczuć, że jest ich coraz mniej.